Cześć, witajcie, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj się zajmujemy takim tematem. Odpowiadamy na pytanie, jakie są obroty lepsze dla silnika, jakiegokolwiek by to silnika nie było, czy to silnik benzyna, czy to silnik diesla. Myślę, że chyba jak wygląda silnik, wiecie. Na jakiej zasadzie działa, też wiecie. Więc słuchajcie, jaka jest sprawa. Przyjmijmy, że to jest nasz silnik. O. Kręci się wał, czyli ja obracam wałem. Ruszają się nasze tłoki. I teraz rzecz jest jaka. Kiedy nasz silnik będzie się bardziej zużywał, a kiedy mniej? No nie porównujemy tutaj jakichś bardzo takich krytycznych obrotów, więc nie mówimy tutaj o silnikach, które są typowo do sportu przystosowane, które są celowo parametrami wyżyłowane, żeby mogły pracować ostrzej, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówili. No i słuchajcie, widzicie, mamy nasz wał, pracuje sobie wał, pracują nasze tłoki i mamy tutaj korbowody. Co to są korbowody? Korbowody. Co to są korbowody? O, mamy. To jest nasz korbowód. Jak korbowód działa? Zaraz do tego dojdziemy. Natomiast w pierwszej kolejności jak wygląda? Więc tak. Tu mamy czopa, mamy panewki, tu sobie siedzi wał. Łatwiej mi to jest pokazać na takiej miniaturce, czyli mamy nasz tutaj wał, który pracuje w silniku. I takim ruchem, tylko zaraz, bo mi się coś tu rozsypało. Coś się, kurczę, rozsypało. Pewnie dostał za wysokie obroty. Nie, już jest ok. No i jak widzicie, korbowody i w jaki sposób pracują. I teraz rzecz jest jaka. To jest to samo, tylko tutaj mamy go w powiększeniu. A nie będziemy rozbierali tego silnika, bo wiecie jak wygląda. Tu sobie pracuje tłok. I zaraz, może troszeczkę oddalimy. Nasz korbowód pracuje tak. Przyjmijmy, że mamy sprawne smarowanie, mamy wszystko jak książka pisze, czyli mamy stan oleju odpowiedni, mamy nasze płyny, czyli utrzymanie temperatury i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Kiedy elementy najbardziej się zużywają, a które zużywają się faktycznie? Więc tak, najbardziej, słuchajcie, przenoszone siły przy wysokich momentach obrotowych są poprzez naszego nieszczęsnego tłoka, który musi dostawać w czapkę całą dawkę paliwa. Przenosi tą siłę uderzając w dół, popychając nasze czopy na wale. Ale rzecz jest jaka. Jeżeli byśmy to tak przedstawili na chłopski rozum, to wygląda to w ten sposób, że możemy taki korbowód porównać tak na przykład do organizmu ludzkiego. A dlaczego? A dlatego zaraz wam powiem. Przyjmijmy, że to są nasze kolana. To jest nasza panewka, jest nasze kolano. Jak to porównać, żeby to można było zrozumieć? Ano można zrozumieć to tak. Kiedy dam wam rower, na przykład jakikolwiek rower dzisiaj z przerzutkami, rower górski na przykład, prawda? Ustawię wam przerzutki tak, byście z przodu mieli ustawioną dużą zębatkę, a z tyłu jak najmniejszą. Dla samochodu to będzie na przykład bieg piąty, czasem bieg szósty. I teraz jest rzecz jaka. Jeżeli ja będę kazał wam jechać tym rowerem z dużą prędkością, to jak będziecie jechali? No na pewno normalnie, prawda? Ale jeżeli ja dam wam te same przerzutki i będę wam kazał jechać 10 na godzinę czy 5 na godzinę tym rowerem, no to wtedy co się stanie? Wtedy wy będziecie odczuwali kolosalnie nogi,
dlatego że ta siła nacisku będzie powolna, będzie wymagała bardzo dużego wysiłku. No i to samo, słuchajcie, jest z naszym silnikiem. Jeżeli on leci sobie swoim pędem, koło zamachowego wspomaga, pracuje sobie elegancko, jest mu lekko. A jeżeli on pracuje bardzo powoli, to te siły nacisku tutaj, które są rozkładane na wał, są bardzo potężne. Powodują co? Powodują to, że w pierwszej kolejności, mimo dobrego smarowania, po jakimś tam długim czasie pracy, w zależności od producenta, jakości materiału, nastąpi zużycie tej panewki, po czym nastąpi luz. Jak nastąpi luz, to zaczyna coś tam latać. Jak zaczyna coś tam latać, to nasz silnik traci powoli smarowanie, traci ciśnienie. Co prawda my całe szczęście ciśnienia nie tracimy, jak nam te kolana lecą, ale dzieje się taka rzecz, że potem panewka poleci, obróci, korbowód się zniszczy, wyrzuci, bo niestety on się już nie będzie nadawał do niczego. Tak to właśnie będzie wyglądało. Natomiast jeżeli damy teraz porównanie tak, jeżeli przysłowiowo ten rower, któryśmy już porównywali wcześniej, ustawimy tak, byście mogli sobie szybko kręcić pedałami, a jechać powoli, to czy wy się zmęczycie? No tak, zmęczycie się na pewno, ale co najwyżej wypijecie tylko dużo wody, ale wasze nogi, oprócz dużego ruchu, większej kondycji, nie odczują tego tak, jak odczują to, gdy przerzutki sobie ustawimy w sposób do jazdy szybkiej. Także tu jest odpowiedź i dziwi mnie tylko kwestia jedna, że producenci w aktualnym czasie idą na ekologię, która tak do końca, słuchajcie, nie jest ekologią. Dlaczego ekologię? Dlatego, że jak macie samochód jakiś dostawczy czy jakiegokolwiek busa, nie wiem jak to w osobówkach aktualnie wygląda, to licznik daje wam już informację, żeby na przykład przy prędkości 50 na godzinę wbić już bieg czwarty, czasem nawet przy niższej prędkości. Przy prędkości na przykład 70 on już czasem pokazuje, żeby wbić mu piąty bieg, więc no słuchajcie, dla mnie to jest absolutna głupota i bezsens. Dlaczego? Bo takie same przenoszone siły, które są przez nasz początek, czyli wtryskanie paliwa. No wtrysk to nie jest powiedzmy jakaś tam siła, on tutaj nie dostaje, on robi swoje i tyle. Resztę wykonuje w pierwszej kolejności tłok, nasz korbowód, potem wał, no i kończy się to na skrzyni biegów i tak dalej, i tak dalej. I kolejna sprawa jest taka, jeżeli mamy w samochodzie dwumasę, to wierzcie mi, że nigdy, ale to nigdy nie słyszałem, żeby ktoś młody, kto jeździ samochodem, daje mu przysłowiowo w pogarach, żeby miał do wymiany dwumasę. Dwumasę ma kiedy do wymiany kto? Kto jeździ na trasie, już na przykład przy 70 na godzinę, czy 80 wbija sobie bieg szósty i sobie jedzie. I wtedy co się dzieje oprócz potężnych sił, które są przenoszone? Następuje drżenie, którego my nie odczuwamy. Dlaczego nie odczuwamy? Bo od tego jest dwumasa. To ona robi całą robotę, a potem my odczuwamy to. No oczywiście, że odczuwamy, tylko że po kieszeni, bo dwumasa wiadomo, że kosztuje. Jej zadanie jest takie, żeby wibracje czy drżenia, które powstają z silnika, nie były przenoszone na budę, czyli my nie będziemy odczuwali tego. Dopiero po jakimś czasie odczujemy przy remoncie. I często gęsto jest tak, że oprócz zużycia samego silnika poleci też nam dwumasa, czasem się odzywa skrzynia, czasem się odzywają przeguby, a no właśnie z tego. Także macie porównanie tutaj, czy warto jeździć na niskich biegach, czy na wysokich biegach. Dlatego wiecie bardzo dobrze, i to nie od każdego, dlatego też od razu mówię, że nie od każdego. Czasem jest tak, że kupicie samochód, który jeździł na trasy, dostawał po garach, zrobił 500-600 tysięcy i ten silnik ma kondycję dobrą. A od drugiego kupicie, silnik przeżył 200 tysięcy i się zaczął rozsypywać. Dlaczego? No właśnie dlatego.
że był żałowany, książkowo jeżdżony, czyli przy 50 już miał wbijaną czwóreczkę, 75, co jest istną głupotą. Także macie małe sprostowanie i odpowiedź, czy warto jeździć na niskich obrotach, czy lepiej na wyższych. Bo wiecie, że jeżeli będziecie mieli smarowanie prawidłowe, wszystkie płyny eksploatacyjne są jakie być powinny, to tym pędem, którym lecicie, macie porównanie tak samo, jakbyście sobie jechali dosłownie tym rowerem pod górkę. Na wysokiej przerzutce z przodu, z tyłu na małej, żebyście mogli to tak zrozumieć. Wtedy wy nie wyjedziecie, będziecie jechali oczywiście bardzo powoli, aż w pewnym momencie się zatrzymacie. Samochód zrobi dokładnie to samo. Jak będziecie mieli górkę, będziecie jechali pod tą górkę bardzo powoli. W pewnym momencie samochód zacznie się telepać, aż się zadusi i zgaśnie. Organizm się nie zadusi, ale w pewnym momencie odmówi i niestety wyjechać już pod górkę nie wyjedziemy. No i teraz słuchajcie, opowiem wam rzecz taką z życia wziętą. Kiedyś zapożyczyłem samochód znajomemu. No, oczywiście on mi odwozi, potrzebował, więc ja mówię, nie ma problemu. No i słuchajcie, rozpędzamy się samochodem, jedziemy 1, 2, 3, 4. W pewnym momencie ja patrzę, co ten człowiek robi, a on przy 50 na godzinę wbija mi piąty bieg. Ja mu mówię 3, a on do mnie: słuchaj, ty nie wiesz, że silnik to się na słuch bierze? No oczywiście, jak go nie słyszymy, to znaczy, że jest ok chyba, nie? No, także wypadałoby mieć 1000 obrotów, jechać na piątce i byłoby wszystko git. No, także tu słuchajcie, nie tędy droga. Dajcie obrotów, a przekonacie się, że wasz silnik wcale nie spali więcej paliwa, bo będzie sobie luźno leciał, a zużycie waszych materiałów, waszego silnika będzie naprawdę o wiele mniejsze, jeżeli będziecie te obroty mieli wyższe. Także pokrótce odpowiedź mam dla was, dla mnie, bo czasem takie pytania padają, na jakich obrotach jechać lepiej, czy lepiej na wyższych, czy lepiej na niższych. No oczywiście, nie mówimy to, że ktoś będzie w dieslu jeździł na 5000 obrotów przez cały czas w kółko. No bo to wiadomo, to też ma swoje granice. Ale mówimy tutaj o rozsądku takim normalnej jeździ, jak na co dzień jeździmy. Także sprostowana sytuacja. Jak komu się filmik przydał, łapeczka w górę. Na to liczę oczywiście. Do subskrypcji zapraszam oczywiście mojego kanału. No i co mogę życzyć? Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć, trzymajcie się.